zostali skazani? A dlaczego nie są? Bo nie ma dowodu. Szteliga jest oskarżony w procesie elektrownianym i mam nadzieję, że w szybkim trybie ten proces się zakończy i zostanie uniewinniony. Tak samo Aleksandra Jakubowska. Jeżeli dzisiaj koledzy niektórzy postulują, żeby te osoby były na listach wyborczych, to bardzo proszę. To ja w kampanii wyborczej na prezydenta Opola musiałem się ścierać z mieszkańcami Opola, którzy tłumaczyli, wy złodzieje. Nakradliście jeszcze wam mało? Razem z przewodniczącą Gosią Sekulą, to my chodziliśmy po spotkaniach, że odwracali się od nas przy halach sportowych, przy halach targowych. A dlaczego sprawę nie chcą ułożyć? Ano, bo trzeba by zapłacić wysokie odszkodowania. Ile w naszej partii prawdziwego sojuszu? A ile jałowych właśnie uprzedzeń, animozji? Najwięcej problemów SLD ma z lewicowością. Oto przykład. W Polsce około 13 milionów ludzi żyje na granicy biedy, a SLD zamiast krzyczeć w ich imieniu zajmuje się kooperacją z biznesem Centra. Najpierw martwi się o to, jak głodnych uczniów wyposażyć w laptopy. Martwi się o związki partnerskie i równe prawa dla homoseksualistów i lesbijek. Wielu wartościowych członków SLD jest na emigracji wewnętrznej, jak to mówią złośliwi, są naszymi członkami, ale członkami w stanie długotrwałego zwierzęcia.